Po tygodniu strajku w kopalni Andaluzja, gdzie myśmy właściwie przejęli władzę w kopalni, gdzie były różne epizody, bo tutaj by można było godzinami opowiadać o życiu strajkowym, bo wtedy byliśmy jakby tymi głównymi decydentami na strajku, nie? Ja wtedy odpowiadałem za ochronę zakładu, więc wiadomo, ja się spotykałem z dyrekcją kopalni, z dyrektorem Pyką, świętej pamięci i z innymi i żeśmy ustalali yy, Przedstawialiśmy im nasze postulaty i mówiliśmy, z czego oczekujemy z ich strony, nie? I pamiętam, że w stosunku do nas wtedy cała władza komunistyczna ruszyła w stosunku, żeby nam, żeby nas przed społeczeństwem pokazać jako takich, którzy nie dbają o mienie zakładu. Pamiętam, że spreparowano, że spreparowano informację, że w kopalni jest pożar ściągnięto ratowników górniczych, których myśmy nie wpuścili na teren kopalni, bo ja wyszedłem, były stały trzy autokary ratowników górniczych, prawdopodobnie z Bytomia. Ja tylko zobaczyłem na ich buty, spojrzałem na ich buty i wiedziałem, że to są zomowcy. Przebrani za ratowników górniczych, więc od razu wiedziałem, że takich ratowników my wpuścić na teren kopalni nie możemy. Ale żeby pokazać władzy, że dbamy o, o, o mienie zakładu, to ściągnęliśmy do siebie yy, według nas yy, bardzo ważnego czy doświadczonego fachowca, jeżeli chodzi o sprawy górnicze, yy, doktora inżyniera Henryka Sienkiewicza, późniejszego. Przewodniczącego RKW i myśmy go ściągnęli, żeby on zjechał nami, z nami na dół do kopalni i ocenił, czy, czy tam jest jakieś zagrożenie pożarowe, czy nie. I pamiętam, że wtedy się różne działania organizowało, wtedy i z, i z, chyba z gigu przyjechał ktoś, i oczywiście to było to, ten pożar, to była. Sfingowana akcja władzy kopalnianej razem ze służbą bezpieczeństwa. Także tego pożaru de facto nie było, ale w ten sposób chcieli, chcieli nas pokazać w złym świetle, i chcieli, żeby ten strajk został zakończony, bo jeżeli jest pożar, no to nie możecie dalej strajkować. Oczywiście po, po siedmiu dniach ten strajk. Widać było, że, że się kończy. Nie? Wtedy myśmy chcieli to zrobić demokratycznie. Oczywiście Kazimierz Świtoń, bo podczas tego strajku był z nami przez cały okres Kazimierz Świtoń był z nami, odprawiał nam szęzę za ojczyznę. Ojciec Siemiński z Gliwic, którego żeśmy ściągnęli. Także myśmy, myśmy po prostu chcieli w sposób demokratyczny. Rozstrzygnąć co do dalszych losów tego strajku. No i poddaliśmy pod głosowanie to. I wynik głosowania był taki, że większość opowiedziała się za zakończeniem strajku. Więc w pochodzie z krzyżem, żeśmy przemaszerowali do kościoła w, na Manhattanie. Do kościoła pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła, i po, po Eucharystii zakończyliśmy strajk. I tak się to skończyło z tym, że nie wszyscy przerwali ten strajk w tym momencie, kiedy skończył się strajk na Andaluzji, bo wtedy już na manifestie ten strajk też trwał i tam naszym przedstawicielem w komitecie, w międzyzakładowym komitecie strajkowym był Andrzej Sokołowski. No i później właściwie myśmy właściwie wszystkim działaczom powiedzieli, że kto chce może się przedostać na manifest i dalej uczestniczyć w strajku. No i pamiętam, że ja wspólnie z redaktorem Gościa Niedzielnego, z Andrzejem Grajewskim, z później z takim działaczem z Warszawy, Andrzejem Wielowiejskim z moim bratem Piotrem przyjechaliśmy na Górkę i postanowiliśmy, że się przedostaniemy na teren strajku na kopalni Manifest. I Piotr, czy Piotr miał z sobą list od Lecha Wałęsy. No i w nocy żeśmy wyruszyli, żeby się przedostać na strajk na Manifest. Oczywiście nie było to łatwo. Cały, cała kopalnia była obstawiona przez ZOMO, przez ROMO. Także praktycznie Piotr do rana gdzieś tam był, yy, gdzieś tam yy, przekroczył jakieś ogrodzenie i tam nad ranem się jakoś na tę kopalnię dostał. Ja z Andrzejem Grajewskim i z Andrzejem Wielowiejskim żeśmy nie przedostali się w, tym, w tej nocy, żeśmy wrócili na górkę, ale w ciągu dnia do południa przy pomocy wtedy Anity Gargas ja się na ten manifest dostałem. Ona mi podtrzymała ręce, i zomowcy stali tak, że mieli stać co 5 metrów, ale oni stali w grupkach, więc Anita mi tak ręce zrobiła. Ja skoczyłem na jej ręce i przeskoczyłem przez płot. No i za czym Zomowcy się zorientowali, no to ja już byłem na terenie strajku. No i wtedy się włączyłem w działalność strajkową na kopalni, na kopalni manifest. I tam byłem do końca.